Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 312. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 31, wersy od 20 do 25. Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć! Którą zachowujesz dla tych, co się boją ciebie, i okazujesz tym, co w tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. Ukrywasz ich pod osłoną twojej obecności od spisku mężów. W swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków. Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaski w Grodzie Warownym. Ja zaś powiedziałem przerażony, Odcięty jestem od twoich oczu, lecz tyś wysłuchał głos mego błagania, gdy do ciebie wołałem. Miłujcie Pana wszyscy, co go czcicie. Pan zachowuje wiernych, a odpłaca z nawiązką wyniośle postępującemu. Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu. W rozdziałach od pierwszego do czwartego księgi Michała prorok ogłasza Boże wyroki wobec Izraela i Judy za ich niesprawiedliwość i bałwochwalstwo. Tekst ten zawiera również obietnice przyszłego odnowienia i pokoju dla narodu wybranego. Słowo pańskie skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza królów Judzkich. To co widział w odniesieniu do Samarii i Jeruzalem. Słuchajcie wszystkie narody, wsłuchuj się ziemio i to co cię napełnia. Niech Pan Bóg przeciw wam będzie świadkiem, Pan z pałacu swego świętego, bo oto Pan wychodzi ze swego przybytku zstąpi i zdepcze wyniosłości ziemi. Stopnieją pod nim góry, rozdzielą się doliny, jak wosk przy ogniu, jak wody rozlane po stoku. Wszystko to z powodu występku Jakuba i grzechów domu Judy. Jaki występek Jakuba? Czy nie Samaria? Czym są wyżyny domu Judy? Czy nie Jeruzalem? Przeto uczynię Samarię polem ruin, Miejscem pod uprawę winnicy, kamienie jej stoczę w dolinę i obnażę jej fundamenty. Wszystkie jej bożki będą potłuczone i cały jej dorobek w ogniu spalony. Wszystkie jej posągi rozbije, bo z zapłaty nierządnicy są nagromadzone, i w zapłatę nierządnicy się obrócą. Przeto zawodzić będę i lamentować, chodzić boso i nago. Jak szakale będę zawodził i lamentował jak strusie, bo rana jej jest nieuleczalna. Ach, dochodzi aż do Judy, dosięga bramy mego ludu, aż do Jeruzalem. W Gad tego nie ogłaszajcie. Wcale nie płaczcie w bet-leafra, tarzajcie się w prochu. Uchodź mieszkanko w haniebnej nagości, mieszkanka Saananu niech nie wychodzi. Żałoba w Bet-Haesel pozbawia was oparcia. Na dobre zachorowała mieszkanka Marotu, albowiem spadło nieszczęście od pana na bramy Jeruzalem. Zaprzęgaj rumaki do wozu mieszkanko Lakisz, która byłaś początkiem grzechu dla córy Syjonu, bo w tobie znaleziono występki Izraela. Przeto dasz wiano dla moreszet Domy Akzibu będą złudną nadzieją dla królów izraelskich. Zdobywcę sprowadzę także na ciebie, mieszkanko Mareszy. Aż do Adullam udaje się chwała Izraela. Wyrywaj włosy i zgulię z żałoby nad dziećmi Twoją radością. Zrób sobie łysinę szeroką jak usępa, bo pójdą one od Ciebie w niewolę. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę gospodarza wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan. Oto ja obmyślam dla tego plemienia niedole, od której nie uchylicie karków i nie będziecie dumnie kroczyć, bo będzie to czas niedoli. W owym dniu wygłoszą przeciw Wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: Jesteśmy ograbieni do szczętu. Odmierzono sznurem dział mojego ludu i nikt mu go nie zwrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Przeto nie będzie u Was nikogo, kto by odmierzał sznurem dział w Zgromadzeniu Pańskim. Nie brećcie, niech bredzą oni, nigdy nie będą przepowiadać w ten sposób, hańba nie będzie oddalona. Czy miałby być przeklęty dom Jakuba? Czy skory do gniewu jest duch Pański? Czy takie jest jego postępowanie? czyż słowa jego nie są życzliwe dla tego kto jest sprawiedliwy wczoraj lud powstał przeciw swemu wrogowi a wy wydzieracie spod tuniki odzienie tym którzy wracając z wojny kroczą całkiem bezpieczni kobiety ludu mego wyrzucacie z ich przytulnych domów dzieciom ich odbieracie chwałę moją na zawsze Stańcie i uchodźcie, bo nie tu jest wasze miejsce spoczynku. Przez nieczystość sprowadzasz zniszczenie, a zniszczenie to będzie okropne. Jeśli by powstał mąż rzekomo natchniony i szerzył to kłamstwo, poprorokuje ci za wino i sycerę, ten staje się prorokiem tego ludu. Zaprawdę zgromadzę Ciebie całego, Jakubie. Zbiorę w jedno resztę Izraela, umieszczę ją razem, jak owce w zagrodzie, jak trzodę pośród pastwiska, i będą gwarnym mrowiem ludzi. Wyjdzie przed nich torujący drogę, przebiją i przejdą bramę i wyjdą przez nią. Ich król pójdzie przed nimi, pan na ich czele. Potem rzekłem, Słuchajcie, proszę książęta Jakuba i wodzowie domu Izraela. Czy nie waszą jest rzeczą znać sprawiedliwość? Wy, którzy macie w nienawiści dobro, a miłujecie zło, którzy zdzieracie skórę z ludzi i ciało ich aż do kości. Bo ci, którzy jedzą ciało mego ludu i skórę z Niego zdzierają, a kości mu łamią i tną na kawałki, jak do garnka, jak mięso przeznaczone do wnętrza kotła, wołać będą wówczas do Pana, ale im nie odpowie, lecz zakryje w tym czasie oblicze swe przed nimi z powodu występków, które popełnili. Tak mówi Pan przeciw prorokom, którzy zwodzą lud, którzy, gdy mają usta pełne, wówczas głoszą pokój, a jeśli ktoś niczego w usta im nie włoży, ogłaszają świętą wojnę przeciw niemu. Dlatego noc będzie dla was bez widzeń i ciemność dla was bez wieszczby. Zajdzie słońce nad prorokami i zaćmi się dzień nad nimi. Zawstydzą się wtedy widzący, wieszczkowie się zarumienią i zasłonią wszyscy brody, bo nie będzie Bożej odpowiedzi. Ja zaś naprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa. Aby ogłaszać Jakubowi jego występki, Izraelowi grzech jego. Słuchajcie tego książęta z domu Jakuba i wodzowie domu Izraela. Wy, którym wstrętna jest sprawiedliwość i przekręcacie wszystko, co proste. Wy, którzy krwią budujecie Syjon, a nieprawością Jeruzalem. Książęta jego sądzą za podarunki. Za zysk rozstrzygają jego kapłani, prorocy jego wieszczą za pieniądze, powołują się jednak na pana, mówiąc: Czyż pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. Przeto z powodu was Syjon będzie jak pole Zorany, Jeruzalem rumowiskiem się stanie, a góra świątyni szczytem zalesionym. Stanie się na końcu czasów, że stać będzie mocno góra świątyni pańskiej na szczytach gór i wystrzeli ponad pagórki i popłyną do niej narody. Mnogie ludy pójdą i powiedzą, chodźcie, wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami, bo prawo pochodzi z Syjonu, i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, dalekie. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny, lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swoim figowcem. I nikt nie będzie ich niepokoił, bo usta pana zastępów przemówiły. Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego Boga, my jednak występować będziemy w imię pana, Boga naszego, zawsze i na wieki. W owym dniu wyrocznia pana, zbiorę chromych, zgromadzę rozproszonych i tych, których pognębiłem. Chromych uczynię resztą, a wyrzutków potężnym narodem. I będzie królował Pan nad nimi na górze Syjon, odtąd i na wieki. A ty, wieżo trzody, góro córy Syjonu, do ciebie dawna władza powróci, władza królewska do córy Jeruzalem. Czemu teraz tak szlochasz? Czy nie masz króla? Czy zginęli Twoi doradcy, że chwycił Cię ból jak rodzącą? Wij się z bólu i jęcz jak rodząca, curo syjonu, bo teraz musisz wyjść z miasta i w polu zamieszkać. Pójdziesz aż do Babilonu, tam będziesz ocalona, tam Cię odkupi Pan z ręki Twych nieprzyjaciół. Zebrało się teraz przeciw Tobie wiele narodów, które mówią – Niech będzie zbezczeszczona, niech się nasycą oczy nasze widokiem Syjonu. Ale one nie znają zamiarów Pana, planów Jego nie pojmują, że On je zgromadził jak snopy na klepisku. Wstań i młódź, curo Syjonu, bo róg Twój uczynię z żelaza, a kopyta Twoje zrobię ze spiżu, się zmiażdżyła ludy mnogie. Ich łupy obłożysz klątwą dla Pana, i bogactwa ich dla władcy całej ziemi. Teraz zewrzyj szeregi, załogo. Zgotowano nam oblężenie. Rózgą bić będą w policzek sędziego Izraela. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 9, wersety od 13 do 34, uzdrowiony niewidomy zostaje zaprowadzony do faryzeuszów, ponieważ cud uzdrowienia miał miejsce w szabat. Farzeusze podzielili się w opiniach. Niektórzy twierdzą, że Jezus, łamiąc zasady szabatu, nie może pochodzić od Boga. Inni zaś pytają, jak ktoś grzeszny mógłby dokonać takiego cudu. Wzywają rodziców uzdrowionego, aby potwierdzili, że rzeczywiście był niewidomy, ale oni obawiają się odpowiedzi wprost. Gdy ponownie przesłuchują uzdrowionego, ten staje w obronie Jezusa, co wywołuje gniew faryzeuszów, którzy zarzucają mu grzech i wyrzucają go ze społeczności. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali ich, mówiąc: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego ma swoje lata będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: To ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek. W tym wszystkim dziwne jest to, że Wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi. Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.